W obiektywie kamery wita Państwa z Unisławia i zaprasza na mecz szóstej kolejki Grupy A Halowych Mistrzostw Polski sezon 2018-2019 Bałagany Łubianka, start 1954, Gniezno. Wita Państwa w Unisławiu na mecie szóstej kolejki Grupy A Halowych Mistrzostw Polski sezon 2018-2019. Bałagany Rustiko Łubianka gością u siebie start 1954 Gniezno. Są to dwie drużyny ze szczytu tabeli zajmujące w kolejności bałagany trzecie miejsce, start drugie miejsce w Grupie A. Bałagany rozegrały dotychczas 4 spotkania, mają 9 punktów. Ich bilans bramkowy to 25 bramek strzelonych, 24 bramki stracone, co procentowo daje 1,4 bramki strzelonej na jedną bramkę straconą. Start 1954 Gniezno rozegrał także 4 spotkania, zdobył 9 punktów. Ich bilans bramkowy to 40 bramek strzelonych, 36 bramek straconych, co daje 1,11 bramki strzelonej na jedną bramkę straconą. Najlepszymi strzelcami w drużynie bałaganów jest Krzysztof Zakrzewski, a w starcie Marcin Grotowski. Trenerem startu Gniezno jest Jakub Strans, a trenerem bałaganów pod nieobecność Macieja Zielińskiego dziś drużynę poprowadzi Andrzej Makowski. Pozostałe mecze, jakie rozegrane są w grupie A, to Lipno Stęszew gra z Wartą Poznań i mecz rozegrany awansem Grunwald Poznań KKS Siemianowiczanka. Pauzuje LKS Gąsawa. Drodzy Państwo, jest to mecz być albo nie być dla jednej, dla drugiej drużyny. Dziś nie ma kuntakorstwa, nie ma przeliczania. Ten mecz po prostu trzeba wygrać. I wiedzą o tym doskonale zawodnicy, jak i jednej, jak i...
Thank you.
Thank you.
Zakończył się mecz wynikiem 5-10 dla Startu Gniezno i należy mu pogratulować. Jest już coraz bliżej finałów halowych mistrzostw Polski. Ja zapraszam Państwa na inne areny, na inne spotkania. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.